okej, okay, czyli ktoś, kto nie zdążył wymienić pieniędzy w Polsce, czy na przykład po drodze gdzieś w którymś kraju, gdzie miał jakieś międzylądowanie, ale dziecko płacze, to od razu po wyjściu z samolotu jest kantor na lotnisku Phuket, więc tutaj można sobie wymienić swoje pierwsze pieniądze i udajemy się dalej po bagaże. A więc po przylocie stajemy w mega kolejce, gdzie jest mega dużo ludzi. Tam mamy foreign passport, czyli to właśnie musimy się odprawić tutaj teraz. Okej, okay, kolejka jakoś idzie, pomału, ale idzie. Cały czas do przodu, ale chciałem przekazać tutaj bardzo jedną ważną rzecz, taką, że na szczęście jest już tutaj od razu na lotnisku dostępne Wi-Fi darmowe, więc bez problemu można połączyć się z internetem i sobie tutaj na lotnisku działać. A za chwilę kupimy kartę i będziemy zmieniać kartę, ale już mogliśmy się połączyć z internetem. To, co mogę polecić i potwierdzić, to to, że w Tajlandii tutaj na Phuket działa Grab. Już właśnie uruchomiłem, zalogowałem się do Graba, pobrałem aplikację już kiedyś na swój telefon, jak byliśmy w Malezji. Teraz tylko się zalogowałem, dodałem kartę swoją kredytową, czy tam debetową do Graba, żeby móc zapłacić, żeby mogło pobrać, aplikacja, żeby mogła pobrać z tej karty pieniądze po prostu za transport. No i stojąc w kolejce, jeszcze czekając na odprawę, wszystko już tutaj mamy porobione, aplikacja gotowa, teraz wyjdziemy z hotelu i po prostu Grabem pojedziemy do hotelu. My wyjdziemy z lotniska, pojedziemy do hotelu. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling, I'm so deep down. Doszliśmy do dwójeczki, tutaj jest Finnair i już nawet nasze walizki są ściągnięte, przynajmniej ta jedna czerwona. Czekamy jeszcze na zielone. O, po lewej stronie stoi taka pani, jedna i druga. I sprzedają karty SIM właśnie. Tutaj sprzedają karty SIM i właśnie tutaj będę kupował od razu swoją kartę SIM. Sprawa ma się tak, że dostałem kartę, pani włożyła mi już ją do telefonu. Bez limitów, bo tamta za 500 batów miała 33 GB, później zwalniał internet, a wziąłem taką na 30 dni bez zwalniania internetu, mogę korzystać ile chcę, bo chodzi o to, żeby wpuszczać filmy na YouTube'a, to właśnie sprzeda mi się taki internet bez limitu, czyli przez 30 dni będę mógł w pełnej prędkości używać ile będę chciał internetu, więc wziąłem taką za 1200 batów, ponad 100 zł. Możemy sobie zarezerwować taksi, minibusy, więc transport do hotelu, jak ktoś nie ma Graba, nie chce z niego korzystać, nie ma karty teraz czy coś, to po prostu może się tutaj udać i po prostu załatwić sobie transport. Ta pani, która sprzedała nam kartę, prowadzi nas do sklepu. Dziękujemy. Thank you. Dziękuję. O, widzieliście? Wyszliśmy tylko z lotniska i pan od razu pytał, czy chcemy taksi, więc nawet na lotnisku nie trzeba było nic kombinować, tylko wystarczyło z niego po prostu wyjść i od razu znajdują się taksówkarze, którzy chętnie zawiozą nas do hotelu. Skarpetki już pościągane. Zaraz będą krótkie spodenki, nie Ewa? To trochę grzeje. Trochę grzeje. I na plażę. Dobra, zmywamy się stąd. No. Nie wiecie.
Dobra, sprawa ogólnie wygląda tak, że odnośnie tego, co nagrałem dzisiaj na story na Instagramie i na Facebooku odnośnie Doroty Challenge'u, to Dorka tutaj jest teraz przygotowana do biegu.